Elo, elo, siemandera, ja jestem DJ Mamona i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tym razem jesteśmy znowu z Flynnem. Przywitaj się ładnie. No cześć. Przywitaliśmy was z deszczową pogodą, niestety. Jak to tutaj bywa, bo ostatnio robiliśmy... No i trochę o zmroku. No dokładnie, bo nam nie zmienili czasu. I chyba potwory się budzą. To może trzeba... Kurde. No dopiero archeacy. To może trzeba to zmienić. No, trzeba iść spać chyba. Tak. Chyba, że ty nie zdążyłeś. O. No, także my coś jeszcze tutaj dobudujemy, bo do creepsów mamy jeszcze 6 dni. Tak, bo miały być... Wczoraj, ale... Zaraz się wypowiem, nie? Ale no... dokończ to, co masz do powiedzenia. No, że miały być wczoraj, ale niestety okazało się, że były tylko 2 zgłoszenia, a miały być chyba z 4, coś pamiętam, że najwyżej 4. Tak, 4 miały być. No i niestety połowa z nas się nie... jeszcze nie tego... nie zdecydowała na przesłanie, także Purposz nam dał jeszcze tydzień czasu. Więc... Tak, a wracając do mojej wypowiedzi, to miały być creepsy, ale wszyscy, no, że tak powiem, no, dali dupy, rzekomo czasu nie mieli. No, ja mogę wszystko zrozumieć, tylko że, no, ja nie wiem, jak wytłumaczyć fakt, że ciągle widzę ich wszystkich, kurde, na głosowym i na Minecrafcie. No, ja też nie wiem. A tak ja widziałam u Purposza, jak ostatnio żeśmy tam chodzili po tym, nie pamiętam jak się nazywała ta miejscówka, ale tam gdzie zbieraliśmy te złowieszcze klucze. No. No to ładne mieli domy, więc warto chyba pokazać. A no, bardzo ładne i niektóre działki, no to nawet powiem ci, były naprawdę świetne i to lepsze niż tutaj nawet nasza, tak, no bez obrazy, no bo nie, no nasza jakoś nie jest wybitna. A mimo wszystko nie są zgłaszane i ja się zastanawiam dlaczego. No właśnie, chyba że już zostały pokazane, ale i woleli nie ten. No trochę to jest porąbane. Ale widzę tam na tej górce, co ci pokazywałam na screenie, to ładnie ktoś się wybudował. Nie wiem kto, ale szanuję, szanuję. No. Ale skoro mamy teraz no, więcej czasu, to ja bym miał taki koncept, wiesz, żebyśmy do naszego domku dodali te wszystkie... bajery, te z tych nowych Minecraftów, te wiesz, te do robienia miksturek. O. I tym podobne. Te takie, żeby wiesz, tworzyć. No, czyli alchemia ogólnie to trzeba by było zobaczyć, jak się tworzy tak w internecie, bo tam też jest napisane, jak powinno się stworzyć. Więc internet też się przydaje. No tak. Szczególnie w linku w opisie będziecie mieli strony, z której ja korzystam do ogólnie czytania i przeobrażania to w nasze szeregi ogólnie pomysłów na Minecrafty. O, to ja też może skorzystam. To już znajdę, jak się nazywał ten przyrząd do alchemii. Kurde. Ale czekaj, nie szukaj tego na tym. No w sumie, bo to będzie przydatne, albo na streamie poszukam, albo coś, bo wtedy też mam więcej czasu. No tak, no na streamie poszukaj. Bo to teraz trochę nie wypada. To wtedy wiesz,
coś razem wykombinujemy. Chyba, że może Teraz to gdzieś co tu. najwyżej nie wiem, no. Można by zboża pozbierać. No, to dokładnie, a ja najwyżej potem zobaczę. Można piorunochron walnąć. Będzie. O, widzisz po co jest ten, te sztabki rudy tego, jak to się nazywało? Muszę sobie przypomnieć, bo czasami mi wylatuje z głowy, a chyba miałam to gdzieś w skrzynce. A, ruda miedzi, to można zrobić, że można wejść na dach i piorunochron zrobić. O, No. no to w końcu coś przydatnego. Ej, to możemy to zrobić. No to już zaraz się ten. O. Nawet bym stworzyła dwa piorunochrony. Bo jeden się przyda w razie co. O, to jak dwa, to ten, to. To powiedz mi tylko, jak to. Ten, to jeden z, no, wezmę i gdzieś zamontuję. To jest ten piorunochron i najlepiej na dachu chyba domu, nie? Tylko trzeba na dach A, na wejść. dachu. Dobra, to się wejdzie. No, bo tak to wtedy przynajmniej się do mnie spali, bo to piorun trafi w piorunochron. Więc mamy zabezpieczone przed tym. O, jakie ładne schodki. To wszystko po to, żeby na dach wejść. No, no i tu gdzieś na środku, nie? Chyba, że tutaj może być obojętnie gdzie, ważne, żeby było na szczycie dachu. O. Proszę bardzo. Możesz jeszcze jeden dać, jeżeli masz. No. To poczekaj, ja tu To nie sobie będę tych skoczę. schodków to spieprzał na razie. No, bo się przyda. Ło! Dobrze, że przeżyłam upadek. No i gdzieś tutaj obok sąsiedni można postawić. I wtedy mamy zwiększoną ochronę. O. No, a jakby jeszcze tak dwa dorobić, to jeszcze większa ochrona by była i ten, i jeszcze lepiej by to wyglądało, tak moim Dobrze, że. zdaniem oczywiście. No, to dobrze, że akurat mamy więcej tego miedzi. Także A to na dosyć. razie schodki niech zostaną. No, także się zejdzie do piwnicy, bo tam jest tego najwięcej. O, nawet cały stak mamy tego. O. Więc tu można zrobić. O. Ale wiesz, że crafting jest w domku, nie? Wiem. Ja specjalnie też go tu postawiłam, bo chyba wcześniej jak robiliśmy te przed creepsami czy coś, to chyba potrzebowałam tutaj. A, no to chyba, Szczególnie, że tak. żeby broń wytworzyć, bo tamto musiałabym iść do domku i. No ta, no w sumie racja. Dobra, to idziemy stawiać dwa kolejne piorunochrony. O. No i elegancko. No i są nawet równo. Tak. No i można na tym nawet stanąć, parkura zrobić. No. Więc będzie. O. A ja zetnę jeszcze, bo widzę tutaj trochę nie tego. Albo zrosły się nowe. Dobra, ja muszę wyrzucić, żeby. Muszę uzupełnić miejsce.
No, ale wiesz, co mi to przypomina? Tak jak No. teraz tutaj to wszystko tworzymy, to wszystko, tą naszą wyspę i w ogóle. To mi przypomina takie klimaty, takie typowe wiejskie, nie wiem dlaczego, bo ogólnie nie wiem, czy o tym mówiłem, ale moim takim marzeniem, takim jednym z niewielu marzeń jest wyprowadzić się na wieś, nie? Bo na wsi się, kurde, jednak no, dużo lepiej czuję i w ogóle, ale wiesz, na No taką prawda. prawdziwą wieś, a nie jakieś tam zadupia typu osady, czy ani tym bardziej miasta, nie? No, dokładnie. Dobra, ja sobie tutaj jeszcze coś zaklnę. Chyba ten kilof. Na moc poziom 1. I chyba jeden ten lazuryt wezmę, bo przyda się. No i właśnie to mi przypomina. Dobra, żelazny kilof numer uno. Aha, już tego nie mogę. Czemu nie mogę kilofa zrobić ani innego przedmiotu? Co? No nie mogę Jak nie możesz zaklnąć. kilofa zrobić? No, że nie mogę zaklnąć. Chyba, że tak. A czym się to zaklina? No właśnie kilofem, tym. Nie kilofem, tylko tą. A, bo łuk mogę tylko na moc, dobra. Kowadłem albo książką, nie? Ale już książką chyba zenchantowałam jeden kilof. Na co? Wydajność 1. Ale dziwne, że kiedyś chyba to działało z książkami, a teraz to nie działa. Dziwne trochę. Bo kiedyś to wszystko działało, ale teraz to jest chyba lipa. Zamknę drzwi, żeby potwory czasem. Nie wiem, czy dalej będę zbierać ten znacznik, bo mnie już trochę wkurza to, że nie mogę wyłowić znaczników. I przez co A mi po się prostu. właśnie wędki pokończyły. Tak, to poczekaj, to musimy chyba wejść do. O kurde, rzuciłam po sieci chyba. Także zaraz zobaczymy, czy jakiś To tu przy mamy. okazji schowam to, co mam w łapkach. O, dobra, to ja ci rzucę chyba z dwieńci. O. No. Chyba I co było jeszcze potrzebuję? z dwa patyki, czy nawet trzy ci rzucę, jeden ci zostanie. I chyba teraz musisz do stołu. Rzemieślniczego. Niczego. I wtedy ci się pokazuje funkcja wędki. Dwie nici potrzebuję. No to ci dałam przecież. Chyba, że jedną ci dałam. Jedną. A to poczekaj, to ci rzucę jeszcze drugą. O. O, i teraz gitara. No i lepiej sobie zaklnij na niezniszczalność czy coś. Dobra, ale jak ja mam to zrobić teraz? Chyba, że ja miałam z książki, nie pamiętam teraz. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze coś z książki będę miała.
O, przebicie to będzie dobre do mieczy. I chyba na razie nie mogę zaklnąć nic. Bo przebicie byłoby dobre do miecza. Albo do łuku. Mówisz? To poczekaj, zrób sobie miecz albo coś, to ja ci dam wtedy i za pomocą chyba kowadła. A to mówisz, że mam miecz sobie zrobić. No, bo to wtedy zrobisz sobie taki specjalny miecz. To czekaj, to ale jaki ja muszę zrobić? Ogólnie jaki chcesz. Ważne, żeby to było z mieczem związane, nie? Czy to jest diamentowy, czy to jest złoty, czy to jest normalnie. As kobla mogę zrobić, czy nie bardzo? Tak, możesz, bo to z kamienne wtedy wyjdzie. Ja zobaczę, jak tam nasza hala sław, czyli galeria. Na razie jeszcze nic nie ma. A chyba będę musiała dorobić jakieś drzwi, żeby tutaj było. No dobra, zrobiłem miecza. Dobra, to ja ci rzucę książkę i spróbuj przez kowadło zrobić. W tym czasie się zastanawia nad drzwiami tutaj. No, coś chyba nie pykło. Nie? No nie. Pokaż. A tu jakbym coś rzuciła. No to czasami te książki chyba są przereklamowane. A kiedy się O! wydziałały? Patrz, Co? kto nas nawiedził! O, lark. Lardzik nas nawiedził! Chyba nawet czyta, co my tutaj napisaliśmy. Znaczy, co ja napisałam, bo tutaj. No. Mamy tutaj akurat. Witamy, witamy. Trochę się denerwuję, ale. Chyba najwyżej będę musiała zrobić tutaj drzwi jeszcze. A nie miedziane, nie. Na pewno nie. To da się zrobić miedziane. Da się. Tylko one będą chyba równie ciężkie jak te. Sorry. Jak te metalowe. Dobra, tu już mam drzwi tutaj zrobione. Tylko jedno chyba sobie wsadzę tu do środka. Najwyżej potem się wysprząta z tego jedzenia. O. No i tak jest wejście do hali. No, także taka mała wysepka, porośnięta kwiatami, trochę w stylu wiejskim. O, to można by było zaznaczyć, jakby ten. W sensie nas wtedy nie będzie na nagrywkach. Kiedy? No, w następny czwartek, jeżeli będą creepsy. Kogo nie będzie, tego nie będzie. No, bo to będzie ten. Trzeba będzie by było zaznaczyć, że to jest w takim stylu typowo wiejskim, nie? Czyli wiesz, szklarnia, tutaj wiadomo, kwiaty. O, chyba mamy creepsy samego Larda. No i dobrze, no. Przynajmniej nie zobaczy, oceni. Może nawet coś może zenchantować, to tam nie problem. A on może w ogóle? Nie wiem. Chyba, że nie. Bo ja nie wiem, czy jak jest na czyjejś działce, to może.
bym musiała patrzeć gdzieś, albo... Ała, w ognisko wpadłam. No, no już ty się nie przygrilluj, bo dzisiaj... bo już dzisiaj omal, kurde, grillowana Archea by była. Nie, ja nie mam takiego prawa grillować siebie. Znaczy możesz... Kurde, bo dzisiaj to... tą naszą wioskę to kurde ludzie nawiedzają. O. Trzeba się zachowywać, nie można się tu grillować. Kurde, to muszę te drzwi do drewnianych rzeczy schować. Drewnianych przedmiotów. Kobl sobie tu schowamy. Bo tutaj mam akurat kilka. Chyba muszę zrobić oddzielną skrzynkę na żwir. O, to już chyba mam. Granit, nasiona, barwniki, naturalne wykopaliska i zdobycze. Dobra, to tutaj się... O! No i zobaczymy, co tutaj... O, widzę, Lart wszedł na dach, więc będzie obserwować nas z góry. A my tutaj, ja jeszcze patrzę, co by można tu dorobić, bo widzę tutaj już prawie wszystko skończone. Więc jeszcze się tylko zastanawiam, co by tutaj... Znaczy ogniskiem nie będę spamić. Czy ja mam tu pochodnie? Czy można gdzieś ją postawić, nie? Tylko... O, może... A, bo tutaj mam... O, na razie tak, bo... Nie mam miejsca na... Tej, zaraz zobaczymy, bo... Tak jak mówiłam, będziemy pewnie mieli klipsy, o ile ktoś się zgłosi, bo... Bo potem to nie wypali. No właśnie, o ile się ktoś zgłosi. No. Więc... O, mogę białą wełnę zrobić. Jeden ten, ale mogę zrobić z tej sieci, co została. O. O. A ja sobie łowię teraz rybki. O, a ja właśnie chyba niedługo skończę odcinek, tylko zobaczymy, czy coś się złowi. Bo raczej nic teraz mi do głowy nie wpada. A najwyżej alchemią zajmuję się. No mi też nie przychodzi do głowy, ale może kurde jak tak zagramy porządnie, to... Mhm. Ale to musimy mieć naprawdę dużo czasu. No. To wtedy coś jeszcze wymyślimy, żeby ozdobić wnętrze domku. Dokładnie. O takim... O, na razie zrobimy, że łowimy i takim o... zachodem słońca będziemy się powoli żegnać. Tak, przy zachodzie słońca. Mhm. I łowiąc ryby. Już nie powiem, jaki to jest klimat. No, no więc zaraz zobaczymy, ile minut odcinka. Mamy tylko złowię ostatnią rybę. I chyba możemy zakończyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy też Lardowi, że nas odwiedził. Pewnie może mu wyślemy odcinek, jak nie zapomnę pewnie. No i myślę, że za tydzień pewnie będziemy już mieli wynik, jak... O ile będzie, jak to wszystko z kripsów wyjdzie. Także zachód słońca już się zakończył. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Na razie.